Szanowni Państwo, kochane nasze dzieciaki, jak zwykle jestem bardzo wzruszona i serce mocno bije, ale chciałabym zabrać głos i powiedzieć do Was szczególnie kilka słów. Jesteśmy oczywiście tu dzięki Wam. Na te 100 dni przed maturą, kiedy dziś policzyłam, kiedy fryzjerka robiła mi właśnie fryzurę 105 dni, tak naprawdę w rzeczywistości przed maturą, chciałabym podzielić się z Wami taką anegdotą, którą przeczytałam na Facebooku tuż przed świętami Bożego Narodzenia. A brzmi ona następująco. Pewien człowiek, zanim umarł, powiedział do swojego syna: to jest zegarek, który podarował mi twój dziadek. Dla mnie są bezcenne. Ma ponad 200 lat. Ale zanim ci go dam, to proszę, żebyś go wziął i poszedł z nim do pierwszego lepszego lombardu. Powiedz, że chcemy go sprzedać i spytaj, ile za niego mogą zapłacić. Syn posłuchał, był posłuszny, więc poszedł z tym zegarkiem, ale już po kilkunastu minutach wrócił, mówiąc do swego ojca: ojcze, oferują za niego 10 dolarów, bo jest stary, mocno zniszczony. Ojciec tak zadumał się, ale po chwili powiedział: synu, weź ten zegarek i idź do pierwszego lepszego zegarmistrza. Syn oczywiście posłuszny, poszedł, po godzinie tym razem wrócił i opowiada ojcu, że zegarmistrz zaproponował nieco więcej, bo 20 dolarów za zegarek. Ojciec znów zamyślił się, ale dosłownie po chwili mówi ponownie: weź ten zegarek i podejdź do pierwszej napotkanej osoby na ulicy i spytaj, za ile kupi go od ciebie. Syn tym razem wrócił jeszcze szybciej, bo już po 10 minutach. I mówi: nikt nie chciał go kupić. Dopiero któraś z kolei napotkana osoba zaoferowała zaledwie 5 dolarów. Ojciec wysłuchał, pomyślał i powiedział: wiesz co, niedaleko jest muzeum. Myślę, że pójdź tam i pokaż im ten zegarek. Syn poszedł. Po kilku godzinach wraca rozradowany i mówi do swego ojca: ojcze, zaoferowali milion dolarów za ten zegarek. Powiedzieli, że to prawdziwe arcydzieło. Jak to w ogóle możliwe? Ojciec uśmiechnął się i spokojnym głosem rzekł do swojej pociechy: chciałem, żebyś wiedział, że możesz znaleźć się w życiu w takim miejscu, czy w takiej sytuacji, w której nie będziesz dostrzegany, ceniony, a może nawet szanowany. Ale każdy człowiek jest wart zdecydowanie więcej jak milion dolarów. Każdy jest tak drogi, że aż bezcenny. I choć może zdarzyć się czasem, że będziesz czuł się nierozumiany, to nie poddawaj się. Szukaj nowych rozwiązań. Idź do przodu. Pytaj i słuchaj mądrzejszych. To taka anegdota i puenta, która wynika z tej anegdoty, którą chciałam Wam, kochani, powiedzieć, że na Waszej drodze ku dorosłości życzę, abyście mądrze i odpowiedzialnie poszukiwali swojego miejsca, swojego muzeum, zarówno w życiu osobistym, jak i na ścieżce kariery zawodowej. Wierzę, tak jak Wasi kochani rodzice, tak jak Wasi wychowawcy i nauczyciele, że odnajdziecie właściwe dla Was miejsca i spotkacie takich ludzi, dla których będziecie wyjątkowi, bezcenni, niepowtarzalni. Jak ojciec w anegdocie powiedział do syna, dla których będziecie arcydziełem. Dziękuję. Drodzy Państwo, kochani moi, Stadnie w Kawłochowskim Liceum i Technikum to jest zawsze wydarzenie. Widać to po trybunach. Tylu bliskich Was osób przyszło dzisiaj, żeby tę pierwszą część maturalnego balu świętować. I po raz kolejny przychodzi mi powiedzieć, że ja to mam szczęście, że dane jest mi być w tej szkole, starzeć się wolniej,
mieć z nami swoje problemy i doświadczać sukcesów większych i mniejszych. Dziękować opatrzności za to, że młodzi ludzie trudni, ale jakże ambitni i fajni stanęli na mojej drodze i ile lat swojego życia mogę z wami spędzić. Też, tak jak pani dyrektor, próbowałem znaleźć pewien motyw dzisiejszego wystąpienia. I pierwsza z osób, która mi przyszła na myśl, to tegoroczna noblistka Olga Tokarczuk. Bo ona przedstawia naprawdę świat dość trudno. W swoim wystąpieniu, kiedy odbierała Nagrodę Nobla, powiedziała, że świat, w którym żyjemy, umiera. Że umiera dlatego, że jest w nas przede wszystkim ja. Ja. Ja indywidualność. Ja moje interesy. Ja moja kariera. Ja moje pieniądze. I Olga Tokarczuk boi się tego świata, mówiąc, że nie jest to świat, który jest dobry dla człowieka. Świat egoizmu, świat natłoku informacji, świat, który coraz mniej rozumiemy i w którym coraz trudniej się odnaleźć. I jedyną receptą na to, by ten świat, w którym żyjemy, był światem bardziej przyjaznym, takim, który sprawi, że będzie chciało się nam w nim żyć, jest zamiana ja na my. Jest posiadanie otwartych oczu i słyszących uszu, które potrafią, będą potrafiły odróżnić prawdę od kłamstwa, opakowanie od towaru, które będą słyszały i słuchały innych ludzi. Bo wydaje mi się, że w tym życiu, w którym ja w tej chwili jestem i w które wy wkraczacie, potrzeba właśnie my. Może nawet potrzeba większego zobaczenia drugiego człowieka, najpierw jego, a potem siebie. I tego słuchania nam życzę na dorosłość. To słuchanie i to patrzenie, zanim staniecie się wielcy, bo będziecie wielcy, za milion dolarów albo i więcej, wymaga najpierw pokory i skromności. Macie 18, 19, 20 lat. I o pokorę i o skromność niełatwo. Czasy zresztą są takie, że raczej chwalić się trzeba i pokazywać, jak wiele znaczymy, niż żyć trochę wycofanym w cichości, właśnie z otwartymi oczami i uszami. Ale uwierzcie, ta trudna droga pokory, cichości, umiejętności przegrywania i wstawania ma sens. I chociaż Adam Mickiewicz tak świetnie powiedział o tym Odzie do młodości, że do was świat należy, to pamiętajcie, że spojrzenie wstecz, spojrzenie w przeszłość, szacunek do tego, co było i pokora bez wątpienia sprawią, że bardziej będziecie ludźmi i świat, w którym będziemy żyli i wy i ja razem stanie się światem razem, a nie każdego z nas oddzielnie. Tego wam życzę, wiedząc, że ta chwila, ten wieczór, ta noc, jutrzejszy dzień i każdy kolejny to ciągłe wybory, mniejsze lub większe. Dwa dni temu spotkałem absolwenta tej szkoły, który robi jakiś mały remont w naszej firmie. Ma dzisiaj 35 lat. I kiedy mnie zaczepił, mówi: wie pan, panie dyrektorze, ja ciągle pamiętam dwie rzeczy ze swojej studniówki. To, że powiedział pan, to wam teraz powtarzam, bo skoro on zapamiętał, to może i dla was będzie to ważne.
że 18 najbardziej beztroskich lat życia za nami, że 18 najpiękniejszych i najtrudniejszych i najważniejszych lat życia przed Wami. Te 18 lat kolejne, które przed Wami, to studia, praca, miłość, dzieci, życie społeczne. To jest kształtowanie tego charakteru, który sprawi, że za 40 lat, kiedy będziecie mieli 40 lat, 50, 60, już wiele w tym Waszym życiu się nie zmieni, bo tak wiele ważnych rzeczy wydarzy się w tych najbliższych 18 latach. Więc moi kochani, proszę, słuchajcie każdego człowieka, miejcie na nich, na tego drugiego człowieka oczy otwarte i niech to będzie dla Was ktoś bardzo ważny. Słuchajcie nawet tego, który wydaje się bardzo głupi i nie ma nic do powiedzenia, bo on też ma historię swojego życia. Ale proszę też, szukajcie ludzi mądrzejszych od nas, mądrzejszych od siebie, bo oni są nieporównywalnie więcej Was nauczyć, niż ci, z którymi do tej pory mieliście do czynienia. Wierzę, że te kilka godzin, które przed nami, to będzie taki czas, który nie będzie tylko faktem, ale i wydarzeniem, które zapisze się w Waszym i moim życiu, że będziemy się widzieli i że ta stopniówka sprawi, że zobaczymy tego drugiego i będziemy cieszyli się z tego, że mogliśmy być razem. Wspaniałej, dobrej zabawy Wam życzę i sobie, a Państwu, rodzicom, proszę, niech chociaż część Waszych nadziei, część Waszych oczekiwań, tych najważniejszych, związanych z Waszymi dziećmi się spełni. Dziękuję za nich. Do zobaczenia nad ranem.